Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Olkowicz, Polski Kurs Blendera. Czas powiedzieć o bardzo fajnej, tajemniczej rzeczy, jaką są constrainy. I są to constrainy związane znowuż z symulacją, z fizyką RigidBody. Otóż ten silnik RigidBody, który został wbudowany w Blendera, który mamy dostępny tutaj na zakładce FIS, to jest zupełnie osobna implementacja rozszerzająca możliwości znanego z silnika gier, o tutaj silnika fizyki, który działał poprzednio i działa do tej pory, ale jest mniej precyzyjny. Ten silnik, który jest tutaj wbudowany, używa całej siatki, całej grupy nowych zupełnie constrainów, które działają troszeczkę inaczej w odróżnieniu do tych starych. Nawiasem mówiąc, constrainy to są takie specjalne urządzenia lub funkcje, które potrafią powiązać ze sobą dwa obiekty w jakiś określony sposób. Tyle mogę powiedzieć na ten czas, ponieważ to jest dopiero wstępny materiał. Constrainy dotyczące obiektów mamy tutaj, na tym panelu. Zrobimy o tym sobie osobne tutoriale jeszcze, także musicie niestety poczekać, ale to się z czasem pojawi. Natomiast constrainy, które rządzą działaniem fizyki tej symulowanej bezpośrednio w Blenderze, dodaje się inaczej, za pomocą tego małego guzika o nazwie Connect. A więc przechodzimy do rzeczy, pokażę może na prostym przykładzie, jak to wygląda. Na początek dodajemy sobie plane'a, który będzie udawał podłogę. Dodajemy sobie tradycyjnie już chyba kostkę, no i może tradycyjnie, żeby troszeczkę urozmaicić, dodam kulkę. Takie dwa obiekty dodam do sceny jako obiekty aktywne, a więc wciskam Add Active. Oba się stały od razu aktywne, bardzo dobrze. A ten plane, który stoi tutaj na dole, to będzie obiekt, który będzie pasywny. A więc dla niego, jeżeli jest zaznaczony, już nacisnę guzik Add Passive. Oczywiście teraz, jeżeli wcisnę Alt A, to odbędzie się symulacja fizyki i oba te obiekty pięknie sobie spadną. Każdy z nich ma ustawienia fizyki dostępne w panelu na końcu tutaj i każdy z nich chyba ma, tak, każdy z nich ma ustawienie swojej kolizji na Convex Hull, a więc na bryłę opinającą cały kształt, a więc wszystko w porządku, wszystko elegancko działa. Natomiast jeżeli chciałbym zrobić teraz taką dziwną rzecz, żeby te dwa obiekty były od siebie zależne w jakiś sposób, na przykład żeby ta kulka wisiała na tym cubie, albo żeby cokolwiek je łączyło ze sobą, no może poza wzajemną miłością lub nienawiścią, to wtedy trzeba dodać do takich obiektów tak zwany constrain, jakąś zależność, która określi, jak one się będą do siebie miały. I do tego celu właśnie służy ten guzik, connect. Aby ten guzik wykorzystać, należy dwa obiekty zaznaczyć. Jeżeli wcisnę guzik connect, to wtedy pojawi się takie coś, co można uznać za obiekt empty wstawiony pomiędzy te dwa obiekty. Jednocześnie, ponieważ mam tutaj cały czas otwarty panel zmiany ostatniej akcji, będę miał tutaj możliwość zmiany tego rodzaju połączenia między obiektami. To połączenie teraz jest rysowane w postaci takiej cienkiej, przerywanej linii, ale tak naprawdę to nie jest połączenie pomiędzy tymi dwoma obiektami, ale połączenie ze specjalnym obiektem typu empty, do którego oba te obiekty są przywiązane. Ten obiekt empty to jest właśnie nasz constrain. To jest ośrodek tego constraina. On nie musi być wcale dokładnie pomiędzy naszymi obiektami, ale po prostu on decyduje o tym, jakiego rodzaju jest to połączenie. No i teraz, skoro już tutaj przesunąłem go, to mam ostatnią operację zmienioną na przesuwanie, na edycję przesuwania, ale zawsze można do tego obiektu wrócić, do jego edycji, jeżeli kliknę sobie w panel fizyki na samym końcu i znajdę tam ustawienia takiego właśnie obiektu empty, podobnie jak ustawienia każdego innego obiektu. Ten obiekt teraz, jeżeli uruchomię całą symulację, zachowuje się tak, jakby te dwa obiekty ze sobą skleił. Proszę zobaczyć, niezależnie od tego, jak ustawię taką kulkę, to ona wydaje się przyspawana do tego klocka, chociaż fizycznie nie są wcale połączone. Widać, że się przewracają tak jak jedna sztywna bryła. Jeżeli taką kulkę skopiuję kilka razy, to oczywiście te osobne kulki już nie będą miały tej własności. To dlatego, że klocek z kulką jest połączony właśnie za pomocą tego dziwnego obiektu, takiego, który jest constrainem. I teraz, jeżeli ustawię go w różnych innych miejscach, obiekt fizyczny będzie zachowywał się tak lub inaczej. Więc mogę w ten sposób stworzyć pewne obiekty, które będą ze sobą połączone. Teraz połączę jeszcze tę kulkę z klockiem za pomocą connect. Teraz cała ta gałkologia będzie sobie spadać jakoś tak w ten sposób. Weźmy może, ustawmy go jakoś tak. I proszę bardzo, spadają. Widać też takie pewne szarpnięcie, taką jakby pewną płynność tych dwóch obiektów. I to wiąże się z tym, że ten constrain, chociaż jest ustawiony jako fixed tutaj, on nie jest całkiem sztywny. On ma pewną elastyczność. I ta elastyczność czasami może być bardzo denerwująca, jeżeli próbujemy robić jakieś fizyczne kolizje czy coś innego. Pokażę to może dokładniej później trochę. W każdym razie trzeba mieć na uwadze, że nie jest to taki doskonałe, sztywne łącze. Poza tym, gdyby te obiekty miały większą masę,
Możemy to zmienić, ustawiając na przykład dla nich, nie wiem, ta kulka niech będzie miedziana, masa ma teraz ogromną, pozostałe obiekty mają masę 1. No to ponieważ masy są tak bardzo różne od siebie, to można się spodziewać, że ten silnik będzie zachowywał się niestabilnie. No i w związku z tym nie działa ten constraint. Widać, że po prostu kulka ma tak wielką masę, że spada, przeciąga go na swoją stronę i tyle. Nic się ciekawego tutaj nie dzieje. Oczywiście, jeżeli dla pozostałych obiektów również ustawię sobie coś takiego jak miedziane wnętrze, to one również będą miały wielką masę, ponieważ są tutaj liczone w metry. I każdy z tych obiektów ma teraz masę porównywalną i ten constraint zaczyna działać znowuż w miarę stabilnie i widać, że jest tylko lekkie szarpnięcie, ale te kulki przeważają i przeginają całą strukturę. Jeżeli umieszczę je po obu stronach, możemy zobaczyć, jak teraz to będzie wyglądało. No, nawet się trochę zachwiało, jak taka waga szalkowa. Jeżeli kulkę przeniosę tutaj, to środek ciężkości może być tak umieszczony, że ta kulka po lewej stronie przeważy całość i być może wszystko się, że tak powiem, smutnie zwali w przepaść i będzie w nieskończoność spadało. Tak może działać ten constraint. On widać się tutaj rozciąga, no nie ma żadnego znaczenia. W klatce 250 symulacja się zakończyła i dlatego teraz nie widzę żadnego ruchu. Dobra. Teraz tak, może nie będę więcej opowiadał, o czym są te constrainy, jak działają, ponieważ na ten temat chciałbym poświęcić trochę czasu w osobnym tutku, a więc w tym momencie kończę. O tych opcjach sobie opowiemy kiedy indziej. Dzięki bardzo, do zobaczenia.